Witajcie w ten ciepły poniedziałek i zapraszam Was na dawkę solidnej porcji gamingowych newsów. Po weekendzie czeka na nas sporo ciekawych tematów, w tym m.in. ratunek dla twórców Hi-Fi Rush, informacje o nadchodzących premierach, a także stanowczą postawę wydawcy GTA 6 co do Game Passa. Zapraszam. Dyrektor kreatywny Dragon Age Veilguard rozmawiał z magazynem Edge, gdzie powiedział, że doświadczenie zdobyte przy pracy z Anthem nauczyło ich, że najlepiej jest trzymać się tego, na czym dobrze się znają. Ponoć porażka tej wieloosobowej strzelanki była sporą lekcją dla całego zespołu. Wiele osób dołączyło do BioWare, ponieważ chciało tworzyć gry RPG dla jednego gracza, więc właśnie na tym powinno skupiać się studio. Takie wnioski przed premierą nowego Dragon Age'a mogą napawać optymizmem, ale gracze lubią konkrety, więc o tym, czy za słowami dewelopera idzie coś więcej, dowiemy się pewnie po premierze gry. Dokładna data debiutu nie jest jeszcze jednak znana, choć ma ona zostać ujawniona jeszcze w tym miesiącu. Wielu graczy już dawno pogodziło się ze stratą studia Tango Gameworks, czyli twórców Hi-Fi Rush oraz The Evil Within. Okazało się jednak, że deweloperzy, których pozbył się Microsoft, zostali uratowani przez wydawcę PUBG, czyli firmę Krafton. Obie strony poinformowały o wykupieniu studia oraz nabyciu praw do marki Hi-Fi Rush. Na ten moment oficjalnie nie potwierdzono, jakie plany na przyszłość ma Krafton w związku z przejęciem Tango Gameworks. W komunikacie prasowym wydawcy wspomniano tylko, że firma zamierza wspierać studio, by kontynuowało swoje zaangażowanie w innowacje i dostarczanie fanom świeżych i ekscytujących doświadczeń. Fani studia i jego dotychczasowych dzieł mają prawo być zadowoleni, a pozostali gracze mogą mieć nadzieję, że innych twórców, których ostatnio pozbywali się wielcy wydawcy, czeka podobny los. Oby. Do premiery Farming Simulator 25 zostało jeszcze sporo czasu, ale nie przeszkadza to twórcom w dzieleniu się nowymi informacjami na temat swojej produkcji i będziemy dzisiaj wyjątkowo szczegółowi. Tym razem za pośrednictwem bloga szwajcarska ekipa omówiła nową uprawę, jaką będzie szpinak. Dowiedzieliśmy się tym samym, że zasiany na wiosnę, czyli na przełomie marca i kwietnia, szpinak będzie można zebrać dwukrotnie w ciągu roku, w okresie czerwiec-lipiec oraz wrzesień-październik. Jak informują twórcy, z jednego hektara uzyskamy nawet 23 100 litrów, z kolei średnia cena ze sprzedaży wynosić będzie około $660 za 1000 litrów. Do zbioru szpinaku potrzebny będzie odpowiedni sprzęt, czyli w tym przypadku kombajn OXBO MKB 4TR. Deweloperzy dodali również, że wygląd szpinaku będzie się różnić nie tylko w poszczególnych stadiach wzrostu, ale także w etapach zbioru. Jeśli zbiory szpinaku Was zachęciły, to przypomnijmy, że Farming Simulator 25 zadebiutuje 12 listopada tego roku na PC-tach oraz konsolach obecnej generacji. Pod koniec ubiegłego roku na Epic Game Store oraz PlayStation 5 zadebiutowała gra The Lord of the Rings Return to Moria. Poinformowano właśnie, że produkcja trafi w końcu także na Xboxy i, co dla wielu graczy ważne, na platformę Steam. Premiera została zaplanowana na 27 sierpnia, a wraz z nią gracze powinni spodziewać się również obszernej aktualizacji zatytułowanej The Golden Update. Wprowadzi ona m.in. tryb sandboxowy, który dotychczas dostępny był wyłącznie w wersji z Epic Game Store, oraz wsparcie dla funkcji crossplay. Ponadto update wzbogaci Return to Moria o nowe bronie, pancerze i budynki, a także wyeliminuje występujące w grze błędy. Zobaczymy, czy premiera gry na Steamie zmieni nieco odbiór gry, bo na premierę wyglądało to mocno średnio. Choć, co ciekawe, to gracze byli bardziej zadowoleni niż dziennikarze. Mimo pozytywnego odbioru, zeszłoroczny hit, czyli Alan Wake 2, wciąż na siebie nie zarobił. Tak przynajmniej wynika z raportu finansowego Remedy za pierwszą połowę tego roku. Dowiedzieliśmy się z niego, że dotychczasowa sprzedaż sequela pozwoliła na pokrycie tylko większości wydatków przeznaczonych na produkcję i marketing. Dokument nie zdradza jednak, jak blisko osiągnięcia rentowności jest Alan Wake 2. Oczywiście firma ma nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie ze względu na wydanie pudełkowych edycji gry, które trafią w nasze ręce już 22 października tego roku. Niestety cena tych wersji nie powala, więc ciężko przewidzieć w ciemno, czy taki zabieg się uda. Grę w wersji na obie konsole kupimy za niecałe 320 zł. W ramach zakupu gracze otrzymają też zremasterowaną wersję pierwszej odsłony serii i przepustkę na dodatki. Fani Maxa Payne'a, trzymajcie się mocno, bo firma Remedy poinformowała, że remake pierwszej i drugiej części wszedł w fazę pełnej produkcji. Oznacza to, że premiera odbędzie się najszybciej za 15 miesięcy, a najpóźniej za nieco ponad 2 lata. Przy okazji potwierdzono też, że od drugiego kwartału tego roku Control 2 istnieje już w grywalnej formie. Warto jeszcze przypomnieć, że w kwietniu dowiedzieliśmy się, że budżet omawianych remake'ów został zwiększony przez Rockstara, który finansuje ten projekt. Wciąż jednak nie mamy żadnych konkretów, bo twórcy nie zdecydowali się pokazać nawet jednego screena z gry. Chociaż informacja na temat fazy pełnej produkcji może sugerować, że pierwszy pokaz jest trochę bliżej niż dalej. No i na koniec warto pewnie przypomnieć, że remake'i zmierzają na pecety i konsole obecnej generacji. Stuck in between.
Prezes Take-Two stwierdził, że oferowanie nowych gier AAA w usłudze subskrypcyjnej nie ma sensu. Konsumenci przyzwyczajeni są do kupowania produkcji w pełnej cenie, a zmiana na tym polu mogłaby wywrócić działalność jego firmy do góry nogami. Zelnik twierdzi, że takie działanie zachęca konsumentów do korzystania z subskrypcji tylko przez jakiś czas i zaznaczył też, że ruchy Microsoftu nie mają wpływu na to, jak funkcjonować będzie Take-Two, ponieważ decyzje jego firmy są racjonalne. Prezes nie martwi się także o wydanie GTA 6 tylko na nową generację konsol, bo jak twierdzi, to tylko kwestia czasu, aż większość graczy przejdzie na nowszy sprzęt. No cóż, na ten moment ciężko dyskutować z jego słowami w momencie, gdy GTA 6 to najbardziej wyczekiwana gra na świecie. Przypomnijmy, że premiera zaplanowana jest na jesień 2025 roku i z najnowszych informacji wiemy, że data ta jest raczej niezagrożona. Chwilowa euforia fanów serii Half-Life szybko musiała zostać ostudzona. Gracze dokopali się do strony firmy o nazwie Black Mesa i wielu z nich uznało to za początek kampanii marketingowej przygotowanej przez Valve, która dotyczyłaby oczywiście trzeciej odsłony ukochanej przez nich gry. W rzeczywistości jednak jest to prawdziwa firma zlokalizowana w Bostonie, która w oficjalnym oświadczeniu poinformowała, że choć bardzo by chciała, to jednak nie ma nic wspólnego z serią gier studia Valve. Zawiedzeni gracze wciąż jednak doszukują się w sieci informacji na temat działań twórców Steama i tak też dokopali się jeszcze do CV aktorki Natasha Chandel, w którym zawarła informację, że wśród jej ról znajduje się występ w grze funkcjonującej pod kryptonimem Project White Sands, nad którą ma pracować firma Valve. Gdy doszło do tego odkrycia, wzmianka o produkcji została usunięta z CV aktorki. W uniwersum serii Half-Life Park White Sands to miejsce, gdzie zlokalizowana jest placówka Black Mesa, więc projekt może być kolejną odsłoną cyklu, chociaż brzmi to strasznie, ale to strasznie zbyt oczywiście jak na nazwę kodową. Pamiętajcie, że cały czas nie są to w żaden sposób potwierdzone oficjalnie informacje. Jak widać, graczom to nie przeszkadza i wciąż mają nadzieję, że Half-Life 3 kiedyś trafi w ich ręce. The blow you struck at Nova Prospect was taken as a signal to begin the uprising. Dwa miesiące temu otrzymaliśmy zapowiedź siódmej odsłony Sid Meier's Civilization, a już teraz wiemy, kiedy mniej więcej możemy spodziewać się premiery gry. Według najnowszych informacji podanych przez Take-Two ma ona nastąpić w ostatnim kwartale rozliczeniowym 2025 roku, co w przypadku tej firmy oznacza akurat okres od 1 stycznia do 31 marca 2025. Pierwszy zapis rozgrywki zobaczymy na prezentacji 20 sierpnia o godzinie 22:30. Dzień później zaprezentowane zostaną dwa wywiady z twórcami, które mają ujawnić wiele nowych informacji odnośnie siódmej odsłony cyklu. I na koniec starałbym się powiedzieć coś zabawnego, ale w momencie, kiedy nagrywam tego flasha, okazało się, że nie napisałem sobie zakończenia. Więc po prostu dziękuję Wam za uwagę i do następnego.